Lubisz rysować, a dostawać za to fajne nagrody? Myślisz, że to niemożliwe? No to obejrzyj nasz nowy challenge. Kto lepiej narysuje, ten zgarnie nagrodę na Rapapa. O nie, już tu jesteście. To jest nasza nagroda, przestań ją jeść. Przepraszam, jest jak nowa. Ojej, wow. Gotowi do rywalizacji o pyszną wieżę z KitKatów? No to zaczynamy! Narysuję najlepiej ze wszystkich i wygram! Stop! Dlaczego nie mam brązowej farby? Uprzedzają mnie! Mam pomysł! Pomieszam farby! Nie, to nie to! Nie działa! To też nie jest brązowy. Wiem! Dokąd ona idzie? Nie wiem. To jest to. Coś tu jest? A, wydawało mi się. Ura, mam właściwy kolor. Nie rozpraszaj nas. Idealnie, będę miała dokładną kopię wieży z KitKatów. Ojej, Peterowi też nieźle wychodzi. Vivian też ma fajną pracę. Muszę wygrać. Mam pomysł. Peter! To idealny plan. Vivian, po co mnie wołałaś? To nie ja. O nie, mój rysunek! Co robić? Dobra, mam pomysł. Zdmuchnę farbę. O nie, moja praca! Peter, zniszczyłeś ją! A masz! Czas minął. Pokażcie mi swoje rysunki. Julia, ten rysunek jest okropny. Tak bardzo się starała. Peter, to porażka. O nie... Vivian, spodziewałem się po tobie czegoś więcej. Peter mi przeszkodził. Kto wygrał? Ojej! Co się dzieje? Na co tak patrzycie? Wow, plama z farby zniknęła. Nieźle. No to jest po prostu wspaniałe. Nagroda jest twoja. Wow. W końcu tego spróbuję. Mogę dostać jednego KitKata? Ja też. Dobra, trzymajcie. Pyszności, uwielbiam KitKaty. Ciekawa, jaka tym razem będzie nagroda? Oto i ona. Piesku, chodź do mnie. Najpierw narysujcie obrazek. Czas start. Zawsze chciałam mieć psa. Dlatego właśnie zamierzam wygrać. Od czego zacząć? Wiem, w ten sposób wyjdzie mi idealna kopia. Mam nadzieję, że to ja wygram. Peterowi tak dobrze idzie. Muszę go pokonać. Mam pomysł. Co? Skąd się bierze to światło? Jest tak jasno. To mnie oślepia. Julia, przestań. Ups, twój rysunek. Co z nim nie tak? Moje oczy, ja nic nie widzę. To wszystko przez ciebie. Wiem. Gdzie się podziało światło? Buh! O nie! Uwierzyła, jaka jesteś naiwna. Pomocy! Uf, już po wszystkim. Co to jest? Ups, Peter, przepraszam, to był wypadek. Czas minął. Chętnie obejrzę wasze prace. Wow, Julia, to naprawdę uroczy rysunek. Dziękuję, starałam się. Co za okropność. Nie patrz tam, moja piękna. Peter, to straszne. Vivian, spodziewałem się po tobie czegoś więcej. A co nie tak? Chodź do mnie, moja droga. To bez talencia. Kto z nas wygrał? Nikt! Nie oddam cię nikomu! To niesprawiedliwe!
chce Skittles. A co powiecie na to? Wow! To jest nagroda, którą warto powalczyć. To powinno być moje. No to zaczynamy. Czas start. A w międzyczasie popilnuję tej waszej nagrody. Stop, gdzie jest zielona kredka? Peter, mogę pożyczyć twoją? Nie, to są moje kredki. Rysuj swoimi. Dobra. Mam pomysł. Peter, spójrz, tam leci jakiś ptak. Gdzie? Nabrał się. Teraz mam już właściwy kolor. Tam nie ma żadnego ptaka. Teraz narysuję wspaniały obrazek. Co jest? Dlaczego nie jest czerwony? Żółty tego właśnie potrzebuje. Nie, nie udaje mi się. Dlaczego moje kredki są wszystkie jakieś szare? Co się z nimi stało? Najważniejszą rzeczą w rysowaniu są doskonałe proporcje. Vivien, mogę pożyczyć od ciebie kolorową kredkę? Nie, nie rozpraszaj mnie. Muszę szybko coś zrobić, albo przegram. Wiem. Dziewczyny nie będą miały nic przeciwko, jeśli troszeczkę zniszczę ich koszulki. To ich wina. Zostawiły mnie bez kredek. Żółty kolor też mi się przyda. Super. No i prawie gotowe. Ojej, ale super. Co? Hej! Julia, twoja koszulka. Co? Nowy wzór? Spójrz na swoją. Kto to zrobił? Peter, nie ujdzie ci to na sucho. Pomocy! Czas minął. Pokażcie swoje prace. No i go załatwiłyśmy. Co wy mi zrobiłyście? Co sądzisz o moim rysunku? Jest świetny. A mój? Okropny. No to co, ja wygrałam? Zdecydowanie to najlepsza praca. Hurra, jestem taka szczęśliwa. Trzymaj. Gdzie on jest? Ła! To był mój żart. O nie, moje Skittles. A mnie się nawet podobało. Oto wasza nagroda. No, taka sobie. Zaraz to naprawimy. Wow, no już lepiej. Czas start. Muszę wygrać. Pierwsze miejsce jest moje. Muszę je zdobyć. Dobra, jeszcze troszkę. Ała! Peter, nie rzucaj kartkami. To był niechcący. Bądź ostrożniejszy. Z takim rysunkiem zajmę pierwsze miejsce. Mam pomysł. W ten sposób otrzymam dokładną kopię. No, odklej się. Au! Zabierz to z powrotem. O, Chupa Chups, uwielbiam je. Jest taki pyszny. O nie, mój rysunek. Julia, zniszczyłaś mój rysunek. Przez ciebie przegram. Oddaj mi mojego Chupa Chupsa. On jest mój. Oddaj go. Hurra. Tam jest twoje miejsce. Peter, odegram się na tobie. Proszę bardzo. Co? Vivien, dlaczego to zrobiłaś? Ups, to nie o ciebie mi chodziło. Ostatnie szlify i mój rysunek jest gotowy. Czas minął. Chcę zobaczyć wasze prace. Zajmę pierwsze miejsce. Nie. A co ze mną? No całkiem nieźle. To niesprawiedliwe. Wow.
wow, znalazłem zwycięzcę! No wreszcie udało mi się wygrać! Łap! Jest taki ogromny! Czy to sprawiedliwe? Każdy ma górę żelkowych oczu, a ja mam tylko jedno? Nie mogę go nawet normalnie podnieść. Julia nie umie nawet zjeść żelka. To nie jest śmieszne. Zaraz dam ci nauczkę za twoje głupie żarty. Dam radę zjeść żelkowe oko. Za chwilę oszalejesz. Ciekawe, co powiesz, jak dowiesz się, że wydłubałaś mi oko. Patrz. Co ty zrobiłaś? Ja? To nie ja! To straszne! Co wy robicie? Oko utknęło mi w gardle. Nie mogę oddychać. Nie martw się, zaraz ci pomogę. Wow, te kulki są pyszne. What? A skąd się wzięło to oko? Myślała, że oko jest prawdziwe. Dobra, dość wygłupów. Czas zjeść moje smakołyki. Nie tylko twoje. Chyba czas, żebym ja coś zjadła. Spróbujmy. Peter, tylko ty zostałeś. Stop! Nie pozwolę ci ukraść moich oczu. Jakie dobre. To najsmaczniejsze żelkowe oczy, jakie kiedykolwiek jadłem. Daj chociaż spróbować, proszę. Chociaż kawałeczek. Nie ma mowy. Sam to zjem. What? O nie. Chyba mam teraz rzadką chorobę. Wieloocze. Mam nadzieję, że pod pokrywką czeka na nas coś smacznego. Hurra, groszek. Uwielbiam go. Mam nadzieję, że ja go nie mam. O nie. Nienawidzę groszku. Mam go całą masę. To obrzydliwe. Chciałabym mieć jeden groszek. Nie więcej. Nigdy nie widziałem więcej grochu. Co ja z nim zrobię? Dlaczego się nie cieszycie? Groszek jest taki fajny. Mary, jak tak bardzo lubisz groszek, to możesz go zjeść jako pierwsza. Bardzo chętnie. Uwielbiam groszek, więc bardzo mi smutno, że dostałam go najmniej. Fajnie. Kurczę, nawet groszek trzeba jeść ostrożnie. Według zasad trzeba jeść wszystko widelcem. Trudno jednak złapać ten groszek. Ale dam radę. Teraz wasza kolej. Vivien, proszę. Ja? Fu, ohyda. To jest najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłam. Muszę jak najszybciej z tym skończyć. Jaki jest najszybszy sposób? A, słomka, oczywiście. Jak smakuje? Dlaczego to zrobiłaś? Teraz śmierdzimy grochem. Dobrze wam tak. Myślisz, że jesteś najmądrzejsza? Wiem, jak się na tobie odegrać. Naprawdę nie spodoba ci się to, co zaraz zrobię. Chyba się domyślam. To będzie atak gazowy. No co, gotowi? Najważniejsze to założyć maski przeciwgazowe. Fuu, co za smród. Nie mogę tego znieść. No i jak? To jest to, co nazywam zemstą. Vivien, pospiesz się i zobacz, co nas czeka tym razem. Patrzcie, to Skittles. Wow, chciałbym, żeby było ich najwięcej. No, to całkiem inna sprawa. Teraz pokażę wam, co to jest prawdziwa góra Skittlesów. Ojej, sama nie spodziewałam się tylu paczek. Cieszę się, że wszystkim nam się poszczęściło. Ale skoro mam tylko jedno opakowanie, będę pierwsza. Kurczę, mam pecha. Dostałam tylko jednego cukierka. Zjem go w sekundę. Skończyłam.
Nie mam nic już do jedzenia. Nie martw się. Twój przyjaciel Peter zje sobie te apetyczne cukierki. Są pyszne. Nie można ich po prostu jeść. Trzeba sprawić, by ta chwila była niezapomniana. Co robisz? Lepiej mi je oddaj. Jeszcze czego? Padłem na genialny pomysł. Rozłożę wszystkie słodycze według kolorów. Wtedy będzie zarówno smacznie, jak i pięknie. Cukierki Petera wyglądają smakowicie. Pewnie nie będzie miał nic przeciwko, jeśli ukradnę chociaż jedną garść. To jest takie dobre. Uwielbiam je. Ej, gdzie jest zielona kubka? Kto to zjadł? Chyba wiem. Vivien, zapłacisz mi za to. Peter jest taki naiwny. Nie zauważył, że zjadłam całą masę słodyczy. To znaczy, że mogę zjeść kolejny stos. Aj, jak to boli! Wiedziałem, że to ty! Tak nie wolno, to okrutne. Prawie straciłam palec. Następnym razem nie będziesz kradła mi cukierków. Odegram się na tobie za mój biedny palec. Jeśli ja nie mogę mieć słodyczy, to nikt nie może. No brawo! Teraz nawet ja nie mogę skosztować moich słodyczy. Ale sprawiedliwie. Teraz kolej na Mary. To prawda, teraz moja kolejna spróbowanie Skittlesów. Od razu uprzedzam, że nie będę się spieszyć. To jest pyszne, chcę jeść je jak najdłużej. Jak najdłużej? Już zasypiamy. Może jedz je trochę szybciej. Nie ma mowy. Chcę się cieszyć każdym cukierkiem. Vivien, proponuję ukraść przynajmniej jedną paczkę od Mary. Myślę, że nawet nie zauważy. Ręce precz od moich cukierków. Chciałam się z wami i tak podzielić moimi słodyczami. Ale jedzenie ich rękami nie jest fajne. Będzie o wiele fajniej, jak zrobię rysunki ze Skittlesów. I każdy z was dostanie po rysunku. Wow, to jest piękne. A to jeszcze nie wszystko. Sprite uczyni moje arcydzieła jeszcze bardziej genialnymi. Wow. Prawdziwe, smakowite dzieła sztuki. Super, brawo. Dziękuję. Dziękuję. Subskrybujcie kanał Rapapa, aby nie przegapić kolejnego challenge'u. Od tej pory będzie tylko weselej.